momencie chciałam poprosić na scenę bardzo szczególną dla mnie osobę. Jest to Darek Młynarczyk, bardzo poproszę Darka. Jest to bardzo cudowna, świetlista istota, która jest tu z nami drugi raz, która nie tak dawno napisała do mnie: ty to odwalasz kawał dobrej roboty. Dziękuję ci, Darku. Darku, i tutaj będzie temat twój w organizowaniu, tak? Nie ma, nie. A, plantacja konopi, tak, konopi. Także tutaj już ci oddaję głos. Dzień dobry. Powiem najpierw kilka słów. O, fajnie, fajnie mnie słychać. Dzień dobry jeszcze raz. Ten temat jest taki trochę... Ogólnie mówić wam o plantacji konopi, co? No jak chcecie założyć plantację konopi, nie ma problemu, weźmiecie sobie numer telefonu ode mnie, możecie zadzwonić i wam powiem, co i jak. Dużo informacji jest też w internecie, teraz się uprościło, że nie trzeba mieć zezwoleń, wystarczy zgłoszenie w KOWR-ze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, więc i nawet nie trzeba być rolnikiem, więc jakbyście chcieli sobie wysiać w ogródku konopie, siewne co prawda, nie takie z THC, co robią haj, to możecie sobie zrobić to bardzo łatwo. Ziarno trzeba kupić na fakturę, zgłosić w tym KOWR-ze i można sobie obsiać ogródek i mieć swoje herbatki, swoje maceraty, które zastąpią te olejki lub no cokolwiek jeść po prostu, te liście czy czubki wzrostu. A chciałem bardziej powiedzieć o tym, jak ja doświadczam tego życia z konopiami i myślę, że to jest dosyć istotna rzecz, bo po co my to wszystko robimy, tak? Po co my robimy te rzeczy, o których tutaj opowiadają inni prelegenci, ustawienia, wglądy, sprawdzanie sobie czegoś w energiach, w aurze i tak dalej. Tak naprawdę no chyba po to, żeby zdrowo żyć, być szczęśliwym, rozwijać się, kochać, doświadczać swojego życia, swojej ścieżki. I teraz te konopie w moim życiu pojawiły się kilka lat temu, te akurat, bo te inne dawniej. Jak się okazało, że przeprowadziłem się pod Ślęże, bo mieszkam w Kryształowicach, gmina Sobótka pod Ślężą. No to był pomysł założyć gospodarstwo, kupiłem kawałek ziemi i się zastanawiałem, co ja mam właściwie robić, nie wiem, pomidory jakieś ekologiczne w szklarniach czy coś, w ogóle no tak jakby gruba tyrka od świtu do nocy, może jakieś tam efekty, ale w pewnym momencie pojawił się temat konopi, bo nasza gmina bardzo to wspiera i tam są rolnicy, którzy zaczęli wcześniej, już 6-8 lat temu i wysiewają duże areały. Więc jak się pojawiłem na takim zebraniu, to dotarło do mnie i tam jedno zdanie mi utkwiło, że nie trzeba dużo pracować, wysiewasz na koniec sezonu, zbierasz, no i tyle. Tak jakby owszem, jak się robi maszynami i duży areał, to można zrobić tak, ale ja zrobiłem inaczej, mam totalnie ekologiczną uprawę i robimy wszystko ręcznie. To już po prostu mamy taki zakręt na temat tego, żeby robić to ręcznie, że nie wjeżdżać tam maszynami wtedy, kiedy rośnie ta konopia, nie używać silników, spalin i tak dalej. Mamy testy ziemi, że jest czysta, wyczyszczona z chemii po poprzednich uprawach. Mamy testy roślin, że są czyste i nie zawierają żadnych herbicydów ani nic. Glifosatu przede wszystkim, więc tak jakby robimy totalnie ekologicznie. No i stąd powstaje, mamy surowiec, który zaczęliśmy przetwarzać też, żeby energetycznie trzymać wszystko w swoim zasięgu, żeby wszystko przechodziło przez moje ręce. Nawet jak robię wysokie stężenia olejków w laboratorium, to później tak jakby przewracam im energię na tyle, przynajmniej sprawdzam, czy jest to wszystko wysoko wibracyjne. I nagle się okazało, że to wszystko ma sens, czyli to, co słyszałem na innych wykładach, to, co jeździłem na festiwalach Moni Kosmosu na przykład, tak, to, co się słyszy w telewizji właśnie, NTV i to, co
oświeceni ludzie mówią, żeby zadbać o energię, żeby zadbać o wibracje, to jak ja o to wszystko zadbałem, to nagle pojawili się ludzie, którzy przyjeżdżali do mnie i mówili mi wprost, jak kiedyś taka pani psycholog przyjechała, najpierw zadzwoniła, że ona chce przyjechać. Ja jeszcze nie byłem do końca otwarty na to, po co mi ludzie na plantacji będą przyjeżdżać, to co, o co chodzi. Ona powiedziała, że ona chce zobaczyć, jak ja to robię, że ma to taką skuteczność. Mówię, dobra, niech przyjedzie. Przyjechała, opowiedziała mi, że próbowała różne olejki, testowała je pod kątem też zastosowań dla swoich klientów. No i nagle się okazało, że gdzieś ktoś dał jej buteleczkę mojego i się zmieniły efekty, że są efekty. Ona widzi w swoim zdrowiu, bo miała menopauzę taką, że jej tam skakało temperatura bardzo mocno. To jej to pomogło i pomogło to innym ludziom, więc przyjechała, chodziła, oglądała to wszystko i tak jakby obydwoje się zastanawialiśmy właściwie skąd jest ta mówię raz, dwa, trzy, coś się tam zmienia w tym. I to jakby poprzez tą analizę przeszliśmy pole, tak jakby opowiadałem jak ja to wszystko robię i doszliśmy do takiego wniosku, że prawdopodobnie ma jednak to wszystko sens i chodzi o tą wibrację, o tą energię, którą ja tam daję, robię to wszystko z miłością. Wszyscy ludzie, którzy przychodzą pracować, to tak jakby też w miarę staram się ich oczyszczać i można powiedzieć, że dbam o to, żeby nikt mi tam nie przyniósł jakiegoś syfu, bo pracują ludzie ze wsi, pracują ludzie z miasta, więc tak jakby trzeba dbać o to wszystko. No i w pewnym momencie się okazało, że wokół plantacji jest spora grupa i terapeutów, i zwykłych ludzi, i ci ludzie roznoszą te wiadomości między sobą, że to działa. I tak jakby pierwsza moja fala fascynacji to była tym, co jest najbardziej modne, czyli olejkami CBD głównie. No to było 4 lata temu zaczęliśmy. Na ten moment przyniosłem tutaj kilka rzeczy, to na ten moment wam mogę powiedzieć o swojej fascynacji teraz. Po 4 latach doświadczeń robienia różnych rzeczy, jeżdżenia na targi po Polsce, w Czechach byłem, kontaktowania się z innymi rolnikami, z przedsiębiorcami, ze sprzedawcami, z klientami, z dziesiątkami czy setkami ludzi, którzy korzysta z tego, z moich produktów i z moich wyrobów i z innych produktów. I też i po tych 4 latach doszedłem do takiego wniosku, że najbardziej prosta rzecz, czyli ziarno konopi, to jest po prostu, nie dość, że ciarki teraz mi poleciały, nie dość, że jest super jedzenie i jest mega tanie, bo taki torbę pół kilo ziarna za 15 zł, która w mojej rodzinie jak stoi na stole, łącznie z ludźmi, którzy przyjeżdżają, czasem się poczęstują, daj zobaczyć o co tu chodzi, to daje nam bardzo dużo, wystarczy łyżka dziennie, mam taki, kooperuję w Bielawie z dziewczyna, która Kanna Diet, ona jest dietetyczką, rzeczywiście założyła sklepik z konopiami i ona mi dostarcza bardzo konkretnej wiedzy, jak wprowadza ziarno i olej spożywczy z konopi do terapii, czy też do diety osób i jakie to ma efekty. I to, co mamy na ten moment ustalone, to wystarczy jedna łyżka oleju dziennie i lub jedna łyżka ziarna, lub jedno z drugim, bo mam nawet takich klientów, którzy biorą łyżkę ziarna i przepijają łyżką oleju, kosmos. To tak jakby od nich się nauczyłem jeść i przez ostatnie pół roku jestem zafascynowany najprostszą rzeczą, czyli jedzeniem. Oprócz tego druga fascynacja to jest CBG. Nie wiem, czy słyszeliście, to jest kanaboid. Bardzo modne jest CBD i tak jakby i opisane jest w różnych artykułach i wszyscy mówią i gdzie pojadę na festiwal czy na jakieś targi, to wszyscy mówią o CBD. No i ja nie byłem nigdy do końca usatysfakcjonowany CBD, tak? Bo CBD na moje,
Na moje ciało wpływa w taki sposób, że relaksuje mnie, ale tak jakby nie do końca, czyli głowa zostaje ciągle w tej gonitwie, w jakimś tam stresie, że jeszcze mam tyle zrobić, że jeszcze jakaś godzina. Teoretycznie żyję w taki sposób, że już przestały mieć znaczenia dni, miesiące, godziny, ale jak się z kimś umówię, nie wiem, syna mam odebrać o 14, to ja już od rana jestem w stresie. Kiedy jest ta 14? Tutaj jak wiedziałem, że 12, to po prostu co chwilę wychodziłem, kiedy ta 12, więc tak jakby to jest takie moje, nie wiem jak wy macie, ale każdy ma coś swojego takiego, co mu przeszkadza gdzieś tam i co powoduje zużycie energii. Bardzo prosta rzecz. W styczniu tego roku zrobiłem CBG, pierwszy olejek CBG. Po roku namawiania mnie przez 4 rodziny. Rodzina z dzieckiem autystycznym, Aspergerem, zaburzeniami psychicznymi czy tam umysłowymi i niewidzące. I dziewczyna z depresją, która mi bardzo prosto mówiła, tak jakby, bo ty jesteś rolnik, nie masz tego VAT-u, u ciebie jest wszystko taniej, a ja to CBG mam przypisane od lekarza. Jak patrzyłam w sklepach internetowych, 500 zł buteleczka, mnie nie stać, bo ja jestem w depresji, ja nie pracuję, tak jakby, wiesz, no jak się zmieścisz w 200, to ja będę twoim stałym klientem, nie? Tak jakby ona mnie zainspirowała do tego i te rodziny zrobiłem w końcu pod zamówienie 12 buteleczek tego CBG. Bo uprawiałem taką, CBG się bierze z innej odmiany konopi, nie? Tak jakby to nie jest tak, że konopia, że jedna odmiana daje nam wszystko, nie? Ja już przez te kilka lat uprawiałem kilkanaście odmian. Santiki, taka odmiana, taka nazwa, dają CBG i z tego się robi właśnie te olejki CBG. I miałem tą santikę, w końcu zrobiłem olejki. Jak rozlałem te olejki do buteleczek, no to wiadomo, przed umyciem pipety wylizałem ją. Później ją umyłem, minęło może z 5 minut i byłem w domu. Nagle się rozglądam, a ja tak jakby z tymi energiami pracuję, czuję je do takiego stopnia, że czasem energetycznie jestem w stanie coś wyczuć, jak dotykam, czy spożywam. I tutaj zauważyłem różnicę. Chodzę po domu, mówię, coś się zmieniło. Widzę więcej światła. Po pierwsze zauważyłem, że jest więcej światła i tak jakby ciszej się zrobiło. Jak się zrobiło to ciszej, to zacząłem obserwować, usiadłem, zamknąłem oczy. O co chodzi w ogóle? I okazało się, że przestało mi piszczeć w głowie. A ja miałem, to nie był pisk w uszach, tylko pisk wewnątrz czaszkowy. I w wieku 33 lat miałem wypadek, spadłem z wysokości, miałem obrzęk mózgu, jak mi później ustalili, i tam te połączenia neuronowe podobno się poprzytykały. Stąd się pojawił taki szum, czy raczej pisk, bardziej to ja nazywam piskiem, bo to rzeczywiście piszczało. Kiedy jechałem 2 godziny autem, albo nie wiem, albo miałem no, na przykład takie wystąpienie, to ten pisk wzrastał, bo napięcie rosło. No to jak przestało piszczeć, to po prostu ci lekarze nie wiedzieli. Oni mnie nauczyli żyć z tym. Oni mi kiedyś wytłumaczyli, że jak nie nauczyć się z tym żyć, tak jak inni ludzie po wypadkach, co stracą rękę, nogę, to trafię do wariatkowa, bo po prostu zafiksuję się na ten temat za bardzo. Więc ja się nauczyłem z tym żyć i nagle życie stało się piękne. Od kilku miesięcy nie piszczy mi. Kilka razy sporadycznie pojawiło się to, ale tak jakby w miarę systematycznie używam tego CBG. Okazało się też przy okazji, bo ja się rzuciłem w ogóle do czytania. Po polsku na temat CBG nie mam praktycznie nic, a to co jest napisane po polsku, to jest jakaś po prostu, nie wiem, no głupota. Moim zdaniem to były zamówione artykuły u dziennikarzy, którzy nic na ten temat nie wiedzieli. Napisali na podstawie tego, że tam pozmieniali CBG z CBD na CBG. No i to są jakieś bzdury po prostu. W angielskich materiałach takich medycznych znalazłem, że CBG przy doraźnym stosowaniu udrażnia połączenia neuronowe. Przy dłuższym, około 30 dni, więc to jest tak naprawdę żadne dłuższe, to jest krótkie, to jest w zakresie jednej buteleczki, odbudowuje. Więc tak jakby w tych sytuacjach teraz rozumiem, dlaczego na te wszystkie dysfunkcje psychiczne
ci lekarze przepisywali to CBG, ale to muszą być naprawdę świadomi lekarze, jak wiedzieli coś na ten temat, pewnie gdzieś się douczali za granicą. No to są takie dwie fascynacje na ten moment i widzę, jak to się przekłada na codzienne życie i codzienne funkcjonowanie, bo raz, że pojawił się większy spokój i też po, jak korzystam, ja sobie biorę rano do CBG po śniadaniu i tak jakby czuję większe zasoby energii. I rozmawiałem z lekarzem, z psychiatrą, psychologiem raczej, z psychologiem na ten temat, jak to może działać, bo akurat to był lekarz, który też tak jakby kojarzy terapie kanaboidowe. I on mi wytłumaczył to w taki sposób, że jeżeli moje zasoby energetyczne nie idą na walkę ze stresem, na tak jakby wyrównanie jakichś poziomów tego, co się dzieje w ciele czy w głowie, że nie idzie ta energia na te gonitwy myśli, na myślenie, co będzie, jak będzie, a to tak naprawdę nigdy nie następuje, tak? Nie ma tego strachu. No to te zasoby są do wykorzystania. I stąd się bierze takie coś, co wygląda jak zastrzyk energetyczny, ale nie jest to taka energia, jak wy wypicie, że chaosuje, że jest wulkan, nie wiadomo, co się robi, tylko raczej pojawiają się większe zasoby do wykorzystania. I te zasoby mogę wykorzystać w przeróżny sposób. Jak się skupiam na pracy i potrzebuję pracować, to pracuję. 4-6 godzin, zapominam czasem trochę o jedzeniu, to trzeba uważać na to, bo człowiek jest w takim lekkim haju, bo to jest takie fajne, że mam duże zasoby, że jestem naprawdę mocny, nie to, że silny, tylko mocny, mocny psychicznie i mocny po prostu w decyzjach. Na plantacji codziennie pracuje około 6 osób, to są różni ludzie, część przyjechała z Ukrainy, część są ludzie ze wsi. Wiadomo, z ludźmi ze wsi się dogadać czasem to jest ten, no, oni hakują każdy system, stawiam im jakieś granice, a oni mówią, nie będę decydował tak jakby przed kamerami, ale wyobraźcie sobie, co oni mogą mówić, nie, to wcale nie jest tak i oni są bardzo często mądrzejsi. Do tej pory się denerwowałem i próbowałem, jak oni przekraczają moje granice, to ja próbowałem przepchnąć tą granicę tak samo na ich stronę. Teraz mam taki spokój, że się patrzę czasem na kogoś i mówię, powiedziałem nie. Jak gada dalej do mnie, to powtarzam jeszcze raz. Powiedziałem nie, zajmij się tym, co masz się zająć. Ja mam swój temat, swoją pracę i po prostu odchodzę. To jest naprawdę moc, z której jestem zadowolony. Nie wiem, przez lata próbowałem to osiągnąć jogą w jakiś inny sposób i tak dalej, a tu się nagle okazuje, że bardzo proste, że zmieniłem chemię organizmu, tak? Że w moim organizmie pojawiło się coś, co mnie stabilizuje na takim poziomie, tak jakby te połączenia neuronowe, tam jest większa drożność, to jest tak, jak wyobraźcie sobie autostradę 4 pasy, autostradę, teoretycznie polskie autostrady 2 pasy, gdzie lecą tiry, coś tam w ogóle i tak jakby przepchnąć się gdzieś tam, no to jest naprawdę trudne, nie? A teraz mamy 4 pasy do wykorzystania, więc ja sobie mogę ciąć swoim z taką prędkością, jaką potrzebuję, mogę sobie spokojnie zjechać gdzieś i podziwiać widoki z boku. To więc tak jakby ta fascynacja CBG, jak chcecie, to możecie sobie spróbować. Mam tutaj taką buteleczkę. Chce ktoś sobie? Mogę puścić? Chcecie? Jak się skończy, to mam jeszcze. Sugeruję brać po 3 kropelki. I teraz bardzo ważny sposób. Przez lata wypraktykowałem najbardziej oszczędny i najbardziej skuteczny sposób przyjmowania kanaboidów, obojętnie jakiego olejku. Kapiecie sobie, tak, można sobie tam kapnąć na rękę i zlizać, ale ja sugeruję, jak przekrzywicie szyję i wyciągniecie język, to czuć, jak spadają te krople. Język jest bardzo delikatny i czuć jedna, druga, trzecia. I wtedy po prostu koniec. To jest ważne, żeby przyjmować do ust i glamać. Nie wiem, jak to tam w waszym regionie moim się mówiło, glamać, ciumkać. Jak?
ciamkać, nie wiem, tak jakby chodzi o to, żeby trzymać w ustach 3 minuty, około 3 minut, bo tak jakby to jest wszystko potwierdzone, lekarze mi tłumaczą bardzo, bardzo sensowne rzeczy, konkretne, mam, nie wiem, takie grono około 40 terapeutów przeróżnych, od fizjoterapeutów do psychologów, do terapeuty traum na przykład, z którym mam ostatnio swój kontakt. I oni mi opowiadają, że różne rzeczy. I w 2 minuty, trzymając tutaj, tu są receptory pod językiem, bardzo ważne właśnie, żeby połączyć to ze śliną, w 2 minuty pokonuje się barierę krew-mózg, w 2 minuty to jest w całym ciele. Jak ktoś jest w stanie, jest taki sensoryczny, jest w stanie odczuć, to jak sobie usiądziecie spokojnie, skupicie się na swojej intencji, to też jest bardzo ważne. Przyjmując cokolwiek do swojego ciała, mówcie swoją intencję. I przypomnę, że nie w taki sposób, że nie chcę chorować, bo wzmacniacie temat chorób, tylko powiedzcie, żeby moje ciało było zdrowe, tak? Albo konkretnie, żeby moja głowa była wolna od tych wszystkich niepotrzebnych myśli, tak? Albo żeby moje ciało coś tam konkretnie wysoko wibrowało. I wtedy jak sobie weźmiecie te kropelki i pociumkacie, to czasem ludzie są w stanie poczuć, że nie wiem, na końcówkach palcy im tam coś, albo jakaś wibracja w sercu się zmienia. A właściwie za kilka minut, kilkanaście minut może się pojawić inny stan skupienia, nie wiem, inny stan spokoju, tak? Inny stan mocy. I to jest tak jakby, to CBG jest jeden temat i tak jakby teraz sobie wyobraźcie, jak będziecie jeść to ziarno, które jak zacząłem czytać na temat ziarna, to jest bardzo ciekawa historia dla mnie oczywiście. Tak, przez 4 lata uprawiam konopię, byłem zafiksowany najpierw THC, później tam tym CBD, później czymś tam tymi olejkami, w końcu skończyłem na ziarnie i czytam teraz o zastosowaniu ziarna. I znalazłem 2 takie listy, na których jest wpisane ziarno konopi. Jedna to jest, co by było, gdyby, nie wiem, był kataklizm na Ziemi i ludzkość by musiała go przeżyć. To na samym ziarnie jesteśmy w stanie przeżyć. I druga lista jest dla kosmonautów, co oni mogą zabierać tam ewentualnie, kolonizując nowe planety. To jest w ogóle crazy. I ziarno konopi na obu listach jest w ścisłej czołówce, tam chyba tych 10 rzeczy, które jest przypisane jako dobre, nie? Tak jakby tam jest wszystko, te kwasy omega 3, omega 6, omega 9, witaminy, mikroelementy. Ja do końca nie wiem, nie powtórzę tego wszystkiego, ale zacząłem rzeczywiście jeść i mam takie subiektywne wrażenie, że w ogóle mniej jem. Nie wiem, jak tam, czy wy lubicie jeść, czy nie. Ja czasem zapominam o tym jedzeniu, ale jak rano wciągnę takim po prostu trochę tego ziarna, białka, błonnika. Zrobiliśmy też taki, nazywamy to fit mix, ale to tak po prostu sobie wymyśliliśmy, bo sportowcy nam zwrócili uwagę, że jak kupują ziarno osobno, błonnik osobno, białko osobno i muszą to mieszać do tych swoich koktajli, to mu się tam rozsypuje, żebyśmy zrobili wszystko razem, więc zrobiliśmy razem i mam też sportowców, którzy przyjechali, kolarz przyjechał do mnie z jakimiś wykresami, że oni się badają, to jest profesjonalny kolarz, oni się badają i on nam pokazał, że on wydolność organizmu po 3 tygodniach jedzenia tego miksu z ziarnem podniosło mu się chyba 14 czy 16%, kilkanaście. To nam opowiadał, że po jakichś suplementach, jak podnosiło mu się 3, 5, 7%, to byli bardzo zadowoleni, a tu kilkanaście procent, więc tak jakby jest w stanie przejechać szybciej, więcej i nie wiem, mocniej dociskać chyba, tak? Okej, okay. No to są te trzy jakby takie najważniejsze rzeczy, których teraz doświadczam. I co by jeszcze powiedzieć takiego ważnego? Mnie się wydaje, przypomniał mi się pan Tadeusz, akurat taki mój jeden klient, więc myślę, że to by było istotne.
No to taka historia pana Tadeusza w ogóle. Zadzwonił do mnie kiedyś taki pan, powiedział, że ma tam, nie pamiętam, chyba 72 czy 75 lat i że jego kolega korzysta z moich olejków, no i on właściwie nie śpi, że nie śpi już pół roku. To teraz już rozumiem, dlaczego mi się to przypomniało, bo historia z niespaniem to jest teraz lawina. To, co ludzie do mnie przychodzą i opowiadają, to ja nie wiedziałem, że tak może być i że tak jako całe społeczeństwo jesteśmy ciągle niedospani. I kojarzę to bardzo konkretnie, bo tak jakby te dwa lata ostatnie, ten COVID, te szczepienia, wojny, ceny paliw, tak jakby nie wiadomo, co się ma z tym wszystkim wydarzyć, te końce świata, ludzie zaczęli stresować się tym, tak? W bardzo przeróżny sposób i część osób ma trudność z uśnięciem, a część wybudza się w nocy, a część ma to i to, więc niektórzy śpią po 3 godziny na przykład na dobę i opowiadałem swoje historie, że w ogóle ja widzę twarze tych ludzi na przykład, nie? Twarze, widzę ręce, już widać, że oni są naprawdę bardzo zmęczeni i to się przekłada, oni mówią, że są życiem zmęczeni, że to nie ma sensu po prostu, że chcieliby wreszcie odpocząć. I stąd pojawiły się, tak jakby ja żyję w przepływie, to też jest kolejna rzecz, tak, w tym świadomościowym świecie bardzo często się mówi, żeby żyć w przepływie. I ja się nastawiłem, ja konkretnie powiedziałem, że ja żyję w przepływie, że chcę żyć w przepływie, więc jak mi z jednej strony coś wpływa i jest to ze znakiem zapytania, to zaraz mi też wpływa odpowiedź na wszystkie znaki zapytania. Jak przyjeżdżali ludzie i się pytali, co mają wziąć, w domyśle o olejkach rozmawialiśmy wtedy, który olejek najlepiej na usypianie, no to ja wiedziałem, że z tym usypianiem to nie jest takie zero-jedynkowe, że on weźmie olejek i uśnie. Bo też próbowałem, dawałem te olejki, a oni wracali, że on nie wiem, no to co, całą pipetę ma brać, żeby usnąć. No i wyszedłem kiedyś sobie na plantację, a my mamy taką plantację, że ona jest dosyć dzika, tak? Oprócz tego, że uprawiam konopie, to nic więcej nie uprawiam, wszystko rośnie dziko, część też pola mamy zapuszczone, rosną tak zwane chwasty, no i wśród tych chwastów znalazł się chmiel i się zainteresowałem tym chmielem, mamy 8 takich wielkich stanowisk dzikiego chmielu i ten dziki chmiel działa po prostu, nie dość, że jest wysokowibracyjny, wszystko mamy wysokowibracyjne, bo to jest dzikie miejsce, to ten chmiel działa jak dawniej działały chmiele, on usypia. Nie ma teraz piwa już, tak jakby ten, nie ma piwa z chmielem, a ten chmiel, bo ja kupiłem dla przykładu 2 kilogramy od plantatora chmielu, no to przyszła mi taka paczka, otworzyłem, ja myślałem, że to jest jakiś chiński plastik w pewnym momencie, bo tak tu mam worek swojego chmielu, który jest kolorowy, od żółtych do brązowych, po prostu przez wszystkie odcienie, tam nawet fiolety się pojawiały, a tutaj mam jedna, druga szyszki, wszystkie w jednym kolorze zielonym, i wszystkie tak samo sprężyste i wszystkie tak samo suche, można powiedzieć, nie miały tej lepkości. Tutaj jak brałem ten swój chmiel z tych krzaków, to zostawała mi żywica po prostu na palcach, nie, że mi się lepiło. No i tak jakby absolutnie tamten chmiel, to nie wiem co to jest, ale zrobiliśmy herbatkę z chmielem. Trzeba wypić, jak mi dzwoniła pani, i mam mówić ludziom, żeby wypili i położyli się do łóżka. Bo jak mówiłem, żeby się zrelaksowali wcześniej, to ona się właśnie zrelaksowała, bo sobie usiadła naprzeciwko okna i patrzyła na zieleń. Niestety usnęła, tak jakby mówi, tam chyba z 3 godziny przespała, głupio się czuła później, że spała przy stole. A drugi pan wypił i poszedł pod prysznic. Z domysłem, że jak weźmie prysznic, to pójdzie spać, tak? To mówił mi, że miał trudność wyjść z tego pod prysznica, bo jak ciepła woda poleciała, to mu się nogi zaczęły uginać i szedł po ścianie po prostu. Ja sobie też kiedyś zrobiłem herbatkę z całą szyszką. Jedna cała szyszka chmielu. To też mi się w południe wypiłem niechcący, miałem listę rzeczy, które miałem do zrobienia, sorry, nie zrobiłem w ogóle, bo mi się zaczęły uginać te nogi i ten chmiel działa w taki sposób na przykład, nie? Zosia, patrzysz na zegarek, że co? Że kończymy już, tak?
No to tak jakby, to dokończy temat tego spania w ogóle, tak jakby usypianie z chmielem jest bardzo łatwe, a CBD działa bardziej na pogłębienie snu. To odkryliśmy, że wszystkie tematy, które mówiliśmy o spaniu, to pogłębienie snu, tak jakby wydłużenie snu i zapobieganie wybudzaniu się w nocy dają olejki. I teraz wraca jeszcze temat pana Tadeusza. 3 tygodnie z panem Tadeuszem rozmawiałem codziennie telefonicznie i pan Tadeusz mi mówił, że no panie Dariuszu, dzisiaj znowu nie spałem, nie? To jak to mam brać, nie? I codziennie wracał do mnie z tym tematem, naprawdę. I wyobraźcie sobie, że w końcu go zapytałem, jak on żyje, jak wygląda jego dzień, no bo jak słyszę, że mój olejek nie działa, to po prostu serce mi się krajało i po prostu to, co mi się, nie wiem, ambicje ruszyły się czy coś, działo mi się coś w głowie, nie? Bo wszyscy do tej pory mówili, że działa. Pan Tadeusz dzwoni, mówi, że nie działa. No i się okazało, że on miał bardzo dziwny dzień, bo rano wstawał, to był samotny człowiek po prostu. Żona umarła tam chyba z 4 lata temu. Rano się budził, włączał telewizor, żeby ktoś do niego gadał. Telewizor chodził przez cały dzień, on mówi sobie, żył, tak, z tym telewizorem i wieczorem jadł kolację przy telewizorze, brał olejek, pił herbatkę, bo próbowaliśmy wszystko z nim, tak, pił herbatkę z chmielem i wyłączał telewizor i kładł się spać. Ja go uprosiłem, żeby jeden weekend pożył bez telewizora. Pan Tadeusz zadzwonił do mnie, 3 dni wystarczyły. Pan Tadeusz zadzwonił do mnie w poniedziałek, panie Dariuszu, mówi, sukces, spałem. I spał tam, nie pamiętam, 6 godzin czy ileś, ale generalnie jak mu się sen wydłużył o 100%, to naprawdę już duży sukces, nie? Także na koniec życzę wam miłych snów i aktywnego życia, tak? Jakbyście potrzebowali czegokolwiek, czy porozmawiać, czy doświadczyć czegoś, to jestem tutaj, a jestem z Kryształowic, gmina Sobótka pod Ślężą, także zapraszam też do mnie na plantację, czy do rozmów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Miali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki